Jo, cześć siemano, ja jestem Ghost, jest to kolejny odcinek kariery Lechem Poznań. Zaczynamy meczem z Sandecją Nowy Sącz. Ogarniemy za moment skład naszego zespołu. Stroje zostawimy takie, jakie są. Oczywiście wszyscy są wypoczęci, to bardzo cieszy. W formie również są nasi zawodnicy. Zmieniłem, tak jak mówiliście, numer Zwolińskiemu. Nie wiem, czemu mi ta dwunastka wskoczyła pewnie przy transferach i nie przyuważyłem. Teraz ma 21 numer, także już wszystko się zgadza. I co by tutaj pozmieniać? Myślę, że chyba zostaniemy przy tym składzie, jaki jest. Nie będziemy na razie nic tutaj zmieniać. Teraz ładna akcja poznańskiego Lecha. Makuszewski, pierwsze uderzenie. No i piłka minęła bramkę. Makuszewski. Makuszewski, jego rajd. Makuszewski cały czas. Jego rajd. Dużo przypadków w tej sytuacji pod koniec. I strzał jeszcze, rykoszet, ale bramkarz wyciągnął. Kostewicz. Majewski. Gajos. Gajos uderzy, broni bramkarz Sandecji. Kostewicz. Jeftić. Piłka w tempo. Do tyłu tak jak chciałem. I z główki bramkarz łapie. Dośrodkowanie. I będzie gol. Nie. Tym razem obrońca wybija. Tetech. Majewski. Jeftić, wyjdzie za chwilę sam na sam na bramkarza. Jeftić, Jeftić, broni bramkarz. Jeszcze mamy sytuację, nie? Radut dostanie piłkę. Ładnym przyjęciem z Judrywala. I będzie w końcu gol. To już wymęczone. 81 minuta. Po tylu sytuacjach, jakie ja miałem w tym spotkaniu, dopiero teraz wpada piłka. I to jeszcze z dużą dawką szczęścia. Bo zobaczmy. Tu dwa razy podanie nacisnąłem i przez to ta piłka wpada do Gajosa, a ten już w końcu ładnie mu naszła i uderzył. I jest 1 do 0 w końcu. Złe wybicie bramkarza, ale strzał znów za słaby. Środkowanie. I broni bramkarz. Sandecja nastawiona na grę z kontry w całym tym spotkaniu. Ostatnia akcja w tym meczu praktycznie i broni Putnocki. Dobra, jeszcze przeprowadzimy trening, żeby się nie zmarnowało i żeby zawodnikom trochę ten poziom umiejętności podnieść. Jednak coś tam im zawsze podskakuje. Gumny fajnie, jak do 70 dobił. Na razie do 69 się staramy. Ale za to Kostewicz ładnie tutaj podciągnął. Dobra, zagramy teraz kolejne spotkanie z Wisłą Płock. Stroje znów musimy takim wyjść, bo oni jaki mają ten drugi. No to się będziemy zlewać, więc chociażby takie muszą być stroje. Jeśli chodzi o skład, nie zmieniam, bo naprawdę gra się układa temu składowi. Tylko Żurkowski tutaj skoczył, bo Kort mnie nie przekonuje jak na razie. A z kolei Jach pisał, że za dużo szans nie dostaje. Właśnie, chociaż może Nielsen sobie to jedno spotkanie posiedzi na ławce i damy szansę właśnie Jachowi. Niech pokaże, na co go stać od pierwszych minut. Kante. I mamy 1 do 0 w tym spotkaniu. Wisła wychodzi na wprowadzenie. Zagapiłem się. Ładnie, z sklepą ogólnie mnie tu spotkali. Jest 1 do 0. Gytker. Mogłem szybko odpowiedzieć. Gytker. No nie, tu. Ale mamy cały czas piłkę. Nawet z takiej sytuacji nie mogę strzelić się. Dobra, w końcu Lechici się większą grupą podłączają pod tą akcję. Nawet główny się pofatygował w końcu.
i wysuwa piłkę ładnie, którą marnuje nasz napastnik Majewski. Nie ma spalonego. Jest ładna kiwka. Jeszcze raz kiwamy. I musi być teraz gol, musi być gol. No nie, no, zbyt słabo. Cały czas zbyt słabo. I akcja Wisły Płock. Znów w przypadku z bramkarzem naszym w tle, który ładnie tutaj obronił. Ale Jach mnie wkurza, bo chciał grać, no i się pokazuje z jak najgorszej strony na razie. Makuszewski z daleka. Broń bramkarz. Dobra, musimy zrobić trochę zmian, bo to mnie przestaje bawić. Ogólnie Jeftić jest dosyć niewidoczny w tym spotkaniu. Radut w poprzednim mi się fajnie podobał. Parę akcji ofensywnych zrobił. Żurkowski może da mu szansę teraz. Gajos ma czerwoną, żółtą kartkę, więc też ryzyko jest dosyć spore. I w międzyczasie może Zwolińskiego jeszcze zmienimy, ale to zobaczymy, jak się będzie gra układała. No i 2 do 0. Przypadkowa sytuacja. Wisła jednak nie ma zbyt wiele tych sytuacji, ale potrafi je dokładnie wykorzystać. I Putnocki kapituluje po raz drugi w tym spotkaniu. Dośrodkowanie. Znów złe wybicie. Znów tutaj chciałem jeszcze podawać, a ten zawodnik przeciwnik dostał piłkę pod nogę. No i ładnie przymierzył. No cóż, 2 do 0. Jednak czas chyba Zwolińskiego prowadzić. Nie ma już co teraz bronić. Tetek myślę opuści boisko i zrobimy taki myk, że Majewskiego wycofamy do tyłu, a Zwoliński pójdzie jako powieszony napastnik. Może w końcu teraz jest nas przewaga. Zwoliński strzel, to w końcu tak jest. Bez pieprzenia, mocno w bramkę. Nie tam jakieś techniczne uderzenia. Dobra, bierz piłkę i lecimy dalej, a Zwoliński walczy tutaj, żeby chyba od pierwszych minut zaczynać spotkanie, bo kolejnego spotkanie, które wchodzi z ławki i zdobywa bramkę, także myślę, chyba zawalczy na swoje miejsce w składzie. Mamy cały czas piłkę. Świetnie, Makuszewski z daleka uderz. No tym razem niewiele zabrakło. Dobra sytuacja Makuszewskiego. Myślałem, że ta piłka się wkręci chociaż raz. Ale idealnie obok słupków teraz strzelam. Zwoliński. Dobra, może wyprowadzi nas na do remisu chociaż, ale poda. Gytkier wyjdzie sam na bramkarza, podcinka i jest. Jest. Dobra, może odetchnąć, bo wróciliśmy do tego spotkania po dwóch golach straty. Zwoliński, piękna asysta, ale ten lob bramkarza jeszcze lepszy. W końcu mi wyszedł ten lob nad bramkarzem i jest 2 do 2. Może jeszcze coś skuramy, ale już zbyt wiele czasu nie zostało. I mamy rzut rożny. Ostatnia akcja prawdopodobnie tego spotkania. Rzut rożny, dośrodkowanie i broni bramkarz. Interwencja spotkania. Niech padnie do bramki z piłką. I mamy 2 do 2. I tak kończymy te spotkanie. Mieliśmy tą sytuację, piłkę meczową, którą mogliśmy wykorzystać i wyjść na prowadzenie, ale remisujemy z Wisłą. Dla nas to jest jednak sukces, bo przegrywaliśmy 2 do 0. Wisła może sobie pójść w twarz, ale tak nie powinniśmy takich goli puszczać i doprowadzać do takiej sytuacji. Strzały widzimy mniej więcej porównywalne, trochę mieliśmy ich więcej, ale za to Wisła była bardziej skuteczna w tych pierwszej połowie w szczególności. Także myślę, że to by było wszystko w tym odcinku. Zwoliński, man of the match, także chyba załapał się do pierwszego składu w następnym spotkaniu. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. To mój Ghost, na razie, cześć.